Siemanko wszystkim, znowu gramy sobie tym razem na tym serwerze, na którym chciałem ostatnio grać. Pogramy sobie łukiem i nożem, tutaj wszyscy grają oczywiście normalnie, nie tak jak na innych serwerach, na którym wcześniejszy filmik będzie pokazywał wam, jak tam grali, a były obowiązkowe były dane. No. Ślepota boli. No, ślepota boli, jak mówiłem. Pogramy sobie. Poglądacie, jak to tutaj się dzieje, jeśli na serwerze wszyscy z łukami latają. To jest bardzo śmiesznie, jednym słowem. Pewnie wychodzą takie akcje. Po prostu masakra. Czasami dostaje się z nienacka. Nawet nie wiadomo czym. Nie ma to jak ktoś z naszych nas zabije, oczywiście, bo chce nam ugrać tego killa, którego my na przykład bijemy gościa, na przykład z noża. Najczęściej stają się takie sytuacje, że nas ktoś z naszej drużyny jednak zabije, co nie? Bo on oczywiście musi zabić kogoś wokół, lecz mu to czasami nie wychodzi. No, ktoś mu go weźmie. Bliżej mógł podejść, szczerze powiedziawszy. Nie spodziewałem się takiego czegoś. No ale jak to lubi. Łopa, ja jestem. Na wschód od was zauważyłem wrogiego żołnierza! Oj, to był głupi pomysł. No, ktoś nas jednak trafił. Jak widzicie, walka jest tu wyrównana i wielkość tych walk naprawdę, to co się tutaj dzieje czasami, to jest masakra. Z tego co widzę, to przegramy, bo jednak nam braknie tych piketów do walki. No ale bywa. Myślę, że następna runda będzie lepsza. Z tego co tutaj widzę, bo ostatnio jeśli grałem na tych serwerach, to bardzo mile mi przegrało. No, sobie zagramy następną walkę. Nieźle. Pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie dalej.
Gramy tryb unicestwienia, z tego co widać. Jeśli chodzi o tą mapę, operacja wirus, jest to operacje, są to społecznościowe, zrobione przez graczy. No, mapy mi się ogólnie spodobały, nie wiem jak wam, przypadły mi do gustu. Jest fajna bardzo ta mapa. Tak samo tryby, na które są rozgrywane na tych mapach. Bardzo mile się tutaj gra. Z tego co widziałem i słyszałem, to będzie jakiś dodatek nowy z Bad Company 2 mapa, Przemysł Smoka czy coś takiego, coś właśnie w tym sensie. Nie wiem, nie grałem ogólnie w Bad Company, jeśli chodzi o dwójkę. Akurat ta część mnie ominęła, Battlefielda. Ale chętnie ściągnę, pokażę wam, jak już będzie dostępna do gry. Zobaczymy, co tam fajnego dodali, zrobili ogólnie dla nas, dla graczy. Co pobiegniemy z nożem dla weteranów C100. To może najlepszy gracz Battlefielda z tym nożem latał. Jest to nóż z podpórkami. Wielu graczy się śmiało właśnie z tego noża. No bo rzeczywiście jest tutaj. Jest bardzo do śmiechu. Lokalizowaliśmy nową bombę. Kurczę, co jest? What the? Trochę przesrany, bo to jest dość duży, otwarty teren. Wszyscy grają z łukami, czyli będzie bardzo cicho i nie będzie wiadomo, skąd kto kogo zastrzelił. W ogóle jeśli ktoś z naszych graczy mnie rozjedzie, to też na pewno nie podejdzie. Chyba mi się wydaje, że już oberwał jeden z naszych punktów. Wybrali sobie punkt dość daleki, z tego co widzę. Ale spokojnie. Może wygramy, może przegramy. Kurczę, co jest? Nasi wiadomości szukają nowej bomby. Bądźcie. Nie umiesz zastrzelić gościa z łuku, no to musisz strzelać z karabinu, prawda? Ups. No trochę, że my po chamsku zrobili, no... Było. Nasi zwiadowcy znaleźli nową bombę, brać ją! Znowu w tym domku. Nie wezmę bombę i zginę. Dobra robota, masz bombę, teraz zlikwiduj cel. Zlikwiduj cel. Ja nie dobiegniesz do tego celu. Tak jak mówiłem, nie dobiegnę, niestety. Jeśli bym miał kłada, to bym miał większe prawdopodobieństwo, że dobiegnę. I z tego co wnioskuję, to moja drużyna nawet pewnie przegra to. Tylko z tego powodu, że jest ośrodnie wysrana na te chwile. Ups, coś tu nie wyszło panu. Z przodu chciał atakować. A, normalne. Jeśli w odpowiednim momencie właśnie naciśniemy, no to... Wbijamy nóż przeciwnika
jego własny nóż w niego. Jest to bardzo, ale to bardzo chamskie. Co teraz było też bardzo niemożliwe, bo ja też wystrzeliłem strzały. Dobra. Było. Jesteśmy hardkorami. Zbroiliśmy bombę i próbujemy uciec, co na pewno nam nie wyjdzie. I nie podłożymy tej bomby, już ponieważ ktoś nas zaraz zaszczeli. Z tego co myślę. Już mamy przesrane. Zbroiliśmy bombę, jest gotowa do detonacji. Oj, no to nam to pięknie wyszło. Słucham. Pojechaliśmy po bandzie w tym momencie. No, jest dobrze. Biegniemy z naszym. O Jezu! Przejmijcie bombę, została puszczona! Nie no, tak to wygląda właśnie na tym serwerze. Celujesz do jednego, drugi cię zabije. Bywa. Wszyscy się czują jak Robin Hood w końcu. Miło. Ups. To był głupi jednak pomysł, żeby się tutaj zrespić. Aczkolwiek, gdybyśmy mieli karabin, to już wszyscy by nie żyli. Nigdy nie wiadomo. Aczkolwiek grajmy dalej. Bo niestety, ale nam się kończy czas powoli, a i tak nie wysadziliśmy żadnego punktu. Z tego co myślę, to oni i tak wygrają, bo są okropnie uparci. I wywalą w końcu któryś punkt w powietrze. Tak, i tamtym wyrzucimy. No, to wszystko wyssało. Nie, żartuję. W tym momencie żartuję oczywiście. Dziwi mnie to, że strzelam w przeciwników, a ogólnie prawie moja strzała znika. Thank you.
tyłu. Każdy tak potrafi. Jak widzicie, jest ładny rozwał na tej mapie. Ogólnie, żeby kogoś zabić, to trzeba jednak się trochę wysilić. Żeby wybić kosę, to żeby powrócić. Miałem odskoczyć, ale coś mi chyba nie wyszło. Lekko powiedziane, zostałem potrącony, nie rozjechany, potrącony. Właściwie to zostałem muśnięty chyba. Przez ten samochód, no. Bomba opuszczona, bierzcie ją! To mi się tak wydaje. Właściwie chyba muśnięty zostałem. Lecz nie byłbym aż tak pewny. Chyba ktoś kogoś rozjechał. No, ten też już pojechał chyba. Chcemy jakoś chcę zaszczyć to idziemy. Wow. Kurde, zabity bardzo. Nie ma ba, nie ma. Nie, nie trafi z takiej odległości. To już naprawdę. Czasami możliwe, czasami nie. No, czyli już przegrane ogólnie. Mamy misję. Tak słyszycie. Mogę wam pogłośnić trochę. Nic no. Było. No, już chciałem się z wami żegnać, a tu jednak uzbroili. Jednak coś się jeszcze dzieje. Chyba jednak wierzę w moją drużynę. Może nie bardzo. Z czego to widzę, to są rozciepane jak szyszki po lesie. Ojej, a jednak, jeszcze kosa. Nie, jednak dobrze, czasami poszczelać sobie do kogoś z łuku. No, wróg podłożył bombę, czyli już właściwie jest pograne jednym słowem. W tym momencie, kiedy już jest koniec, mieliście kilka dobrych akcji, kilka złych. Jak widzicie, niestety moja drużyna przegrała. Lecz nie zawsze trzeba się nad tym użalać. Tak jak widzicie, łukiem można też strzelać. Sami możecie zauważyć, że dostałem już piątą gwiazdkę właściwie za służbę widmem. Nic, zapraszam do oglądania następnych filmików. No i cześć czołem, Kruski.